Cześć! Z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Kolejny dzień i kolejna reprezentacja, o której Wam opowiem, a dzisiaj pora na ostatnią z drużyn w grupie D, czyli Tunezję. Tunezja obecnie w rankingu FIFA zajmuje 30 miejsce. Największym sukcesem tej reprezentacji jest Mistrzostwo Afryki w 2004 roku. Najpopularniejszym pseudonimem Eagles of Carthage. W kwalifikacjach w drugiej rundzie strefy afrykańskiej Tunezja awansowała z pierwszego miejsca z 4 zwycięstwami, 1 remisem i 1 porażką. W trzeciej rundzie, rundzie barażowej, mierzyli się z Mali. Tam wygrali 1-0 i zremisowali 0-0. Najlepszym strzelcem Tunezji w kwalifikacjach był Wabi Kazri, strzelając 3 bramki. 2 bramki zdobył Elias Skiri, natomiast aż 7 zawodników strzeliło po jednej bramce. W 2022 roku Tunezja rozegrała 13 meczów. 7 z nich zakończyło się zwycięstwem Tunezyjczyków, 2 to były remisy, a 4 porażki. Jak do tej pory reprezentacja Tunezji na Mistrzostwach Świata grała 5 razy. Pierwszy raz w 1978 roku. Nigdy niestety tej reprezentacji nie udało się wyjść z grupy, a na wszystkich mundialach, na których grali, wygrali jak do tej pory tylko 2 mecze, z czego jeden 4 lata temu przeciwko Panamie. Trenerem reprezentacji jest Tunezyjczyk Jalel Kadri. 50-letni selekcjoner w kadrze jest od 30 stycznia tego roku. Jak do tej pory prowadził ją w 8 meczach, z których 5 wygrał, 2 zremisował i poniósł 1 porażkę. Wcześniej prowadził głównie kluby z Tunezji, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Libii. Kapitanem zespołu jest lewoskrzydłowy katarskiego Al-Arabi Youssef Msakni. W 86 meczach w kadrze ten zawodnik strzelił 17 bramek, a jego wartość rynkowa to około 1 200 000. Największą gwiazdą tego zespołu i jedyną, której wartość przekracza 10 milionów, bo liczona jest na około 13, jest pomocnik Köln Elias Skiri. 27-latek w 48 meczach w kadrze zdobył 3 bramki. 3 zawodników, o których warto wspomnieć. Wypożyczony z Manchesteru United do Birmingham 19-letni pomocnik Hannibal Mabry, napastnik Montpellier Wabi Kazri, najlepszy strzelec kwalifikacji dla Tunezji oraz najlepszy strzelec w kadrze z obecnie grających zawodników. 24 bramki w 71 meczach. Trzecim zawodnikiem, o którym chcę wspomnieć, jest nowy obrońca, naturalizowany Francuz, 23-letni były gracz Southampton, Jan Valery. Reprezentacja Tunezji najczęściej występuje w formacji 1-4-3-3 lub 1-2-3-1. Przewidując skład, zagrają w bramce Bashir Ben Said z tunezyjskiego Monastir, na prawej obronie Mohamed Dreger z Lucerny, na lewej Ali Malul z El Ali Kair, a w środku obrony Montasar Talbi z Lorient oraz Bilel Ifa z Kuwait SC. W linii obrony może też zagrać Dylan Bron. Jeśli chodzi o linię pomocy, tutaj trójka Aissa Laidouni z Ferencvaros, Elias Skiri oraz Anis Slimane, młody 21-letni pomocnik Brentby. Atak to trójka Naim Sliti z Etifak, Youssef Msakni z Al Arabi oraz na środku ataku Seyfedine Jaziri z Zamalek. Oczywiście w pierwszym składzie może się też znaleźć najlepszy strzelec kwalifikacji Wabi Kazri. Mówiąc o Tunezji, nie można jednak zapomnieć o jednym bardzo kluczowym szczególe. Na ten moment dużo się mówi o tym, że zespół tunezyjski jest pod lupą FIFA i chodzą plotki, że nie wiadomo nawet, czy ta reprezentacja ostatecznie zagra na mundialu. Jest to spowodowane względami politycznymi. Jak wiemy doskonale, FIFA zabrania politycznym partiom w jakikolwiek sposób wnikania w federacje piłkarskie. Z racji, że w tym kraju federacje sportowe całego kraju mają zostać przejęte przez rząd,
sprzeciwia się temu FIFA i jeżeli sytuacja się nie zmieni, nie wiemy tak naprawdę, co dalej z tunezyjską kadrą i czy na Mistrzostwa Świata w Katarze ostatecznie dojadą. Miejmy nadzieję, że tak, bo nie ukrywam, zmienianie na kilka tygodni przed czasem drużyn na Mistrzostwach nie wyglądałoby dobrze. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.